Inka, gra i akcja. Znajdujemy się właśnie w kolejnym odcinku z serii Kawa, gra, akcja na kanale Być jak Herkules, ale mamy godzinę już prawie 20, także musiałem dostosować napój do aktualnej pory. Rzadko kiedy pijam kawę o godzinie 20, także odpalamy inkę, odpalamy grę i zabieramy się za granie i gadanie. Czyli właśnie gamingowy odcinek Czas Start. A jak widzicie, mamy grę Bully, czyli GTA w szkole, ale co tutaj dużo gadać, trzeba grać i gadać, także dla Ciebie prośba o łapeczkę w górę, o komentarz i o subskrypcję, jeżeli chcesz więcej gamingowych filmów. Nawet jak nie dasz, to pewnie gamingowe filmy się pojawią, bo bardzo przyjemnie się w tą gierkę gra. Także zabieramy się za fabułę naszej chuligańskiej przygody w szkole, ciąg dalszy. Zaczynamy w miejscu, gdzie skończyliśmy, jakże inaczej. Nasz obskurny akademik, nasze mieszkanie, sorki, nasz pokój w tym akademiku i nasz bohater Jimmy, który już przysypia na stojąco. Dlaczego? Ostatnio sprawdziliśmy, że godzina druga w nocy, tu z lewej macie zegar, to jest krytyczna pora, kiedy Jimmy po prostu pada na glebę i zasypia w miejscu randomowym, gdzie akurat się znajduje, na ulicy, w parku, w szkole. Także teraz uniknę tego problemu, pójdę z kulturką do łóżka i się zdrzemnę, żeby rano pełnym energii zajrzeć nowy dzień. Niestety nie umyłem zębów i nasz bohater nie wie, ile w przyszłości będzie go kosztowała wizyta u dentysty, raczej liczne wizyty z tymi zepsutymi zębami. Tak, nasz Jimmy z fryzurą Hitmana. Na dentystę wydasz potężne pieniążki. Dobra, idziemy. Kolejny dzień pełen przygód. Coś ciekawego nas tu dotyczy. Kolega tam się zawiesił, nawet dwóch kolegów się zawiesiło, mieli taniec węgorza. Tutaj ktoś ma jakąś ważną dyskusję życiową, pewnie na temat jakiejś może koleżaneczki, którą chcą sobie podrywać. I oburzony gość siada i będą oglądali niedziałający telewizor. Niczym z chorobą sierocą gościu sobie siedzi i myśli sobie, o, fajny telewizor, fajne krechy tam lecą, niesamowite. O, ty masz dobry pomysł, odpalimy sobie energetyka na silny początek dnia. Kawka. Raczej inka, no ale wiecie. On sobie odpalił energola i pełen energii może wyruszyć na kolejny aktywny dzień. Z tego co się orientuję, co słyszałem, właśnie to chyba zadzwonił dzwonek, jak wychodziłem z akademca, czyli możemy sobie w pierwszej kolejności pójść na jakąś lekcję, a dopiero później zabrać się za misję. Także cyk, wjedziemy na lekcję na desce. Powiedzmy, że się udało. Powiedzmy, że się udało. Cyk. Idziemy sobie zaliczyć jakąś lekcję. Yeah. Ciekawe, czy w jakiś sposób tak dojdę. Chyba mi się to nie uda. Dobra. Zdecydowanie wystarczy tych nieudanych testów. To trzeba zasuwać. Wow, panie, tu lekcje się dzieją, a ty takie rzeczy tworzysz. A ty nie powinieneś iść na lekcję, ziomek? Ty jesteś kujonem, Algernonem. Ty żadnych lekcji nie unikasz. Ja też nie mam zamiaru. Tak, idę na lekcję. Wyobraź sobie, że właśnie już tu miałem wejść. Chwyt, zakroczę i pójdę sobie na lekcję. Lekcja biologii numer 3. W tym niebezpiecznym gabinecie, gdzie mam kościotrupy, szczątki ludzkie, mózgi, jakieś płody w słoikach. No, z tego co pamiętam, to w tej lekcji chodziło o to, że mieliśmy taką prostą minigierkę, gdzie musieliśmy amputować kawałki zwierząt. Był jakiś chyba, była żaba, nie pamiętam jakie było drugie zwierzę. No i zobaczymy co będzie teraz. Także nasz Jimmy kształci się w kierunku bycia takim prawdziwym specjalistą, komandosem, który nie dość, że potrafi na lekcjach WF-u komuś dokopać, to tutaj uczy się sztuki medycznej. Dobra, widzę, że mamy rybę i musimy za pomocą pinesek na początku ją tutaj solidnie przytwierdzić do naszej szalki. Cyk. Następnie musimy znaleźć za pomocą szkła powiększającego oko. Także przykładam szkło do oka i szukam rybiego oka. Mamy. Jak ktoś z was je, to przepraszam, ale niestety kształcę się w kierunku bycia medykiem i super żołnierzem, zdolnym w każdym calu, umiejącym zrobić nawet amputację oka. Hop. Pierwszy obiekt oddzielony.
Następnie musimy wyciąć ten płat skóry. Wiem, że jest też edycja gry Bully na smartfony i tutaj się takie elementy wycina paluchem. Wydaje mi się, że sterując na telefonie palcem wcale łatwo nie jest wyciąć tych elementów. Także myszką jest raczej łatwiej. Ojej, robi się ciekawie, w cudzysłowie oczywiście. Następnie musimy za pomocą szkła powiększającego znaleźć skrzela. I w tym momencie właśnie Bully uczy się, czy też Jimmy uczy się robić amputację takich zaawansowanych organów, które potem będą potrzebne do stworzenia super żołnierzy, którzy będą oddychać pod wodą. Okej. Uchwytaj to, bo czasu już mało. Następnie musimy znaleźć wątrobę. Hop. Nie wiem, czemu muzyka ucichła. Czyżbym już dawno powinien to skończyć, nie? Remember, slow and steady wins the race. Głos niczym Snape z Harry'ego Pottera. Take your time, boy. Dissection is an art. Najlepiej się temu profesorkowi z chemii czy tam z biologii tutaj nie... żeby nas nie zapamiętał w zły sposób, bo jeszcze nam jakieś organy wytnie, czy nas do tego słoika włoży. Ja nie wiem, skąd on ma te wszystkie eksponaty. I może pole się nie dowiedzieć, czy to jest jakiś uczeń, który go, nie wiem, irytował. Dobra, powinniśmy zdążyć. Ten żołądek to chyba ostatni element. Git. Mogę tym żołądkiem nawet pomachać. Trzecia akcja biologii zaliczona. Naprawdę dobrze. Jest szansa, że nie zostaniemy poćwiartowani i będziemy elementami w słoiku, jak te elementy za nami, nie wiem, jakieś serducho, czachy. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będziemy takimi mega kujonami, to też może będzie chciał z nas zrobić pamiątkę, wiecie, idealny uczeń, zdał wszystko. Także muszę coś też zawalić, żeby czasami nie być jakąś bardzo istotną osobą w życiu tego profesorka, tylko takim standardowym uczniem, wiecie, trochę zdaje, trochę nie. Okej. Okay. Odblokowałem koszulkę z okiem. Dobra, Algernon. Kolejny raz cię widzę, więc powiedz mi, co tam... jak się robiło misje poboczne? Okej. Okay. Mam cię eskortować do biblioteki. To jest zawsze to... No to chodź. Idziesz czy nie? No, zapraszam. Chodź, Algebra. Jest bezpiecznie. Wiesz? Ten ziomek zawsze idzie takim wolnym tempem i zawsze ma te same misje. Pół roku temu, pamiętam jak graliśmy, nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Trzeba było go eskortować do biblioteki. No, zapraszam. Na razie nie ma żadnych zagrożeń czyhających na Algebra. Poza woźnym, który w dosyć niebezpieczny sposób nosi tą miotłę. Wygląda trochę creepy. Idziesz? Czy już się zgubiłeś? Pamiętam, kiedyś musieliśmy go do toalety chyba eskortować, czy coś takiego tam było. Ten ziomeczek myślałem, że będzie napadał na Jagon, ale chyba nie. Bardzo przyjemna ta misja, bardzo łatwa. Algernon przez nikogo nie był napadnięty, za to ten ziomek z pewnością idzie komuś zrobić krzywdę. Algernon, jesteś już bardzo blisko. Powinno się udać. Algernon, bo lekcja nam umyka. Jak tak długo do biblioteki idziesz? Co się stało? Zgubiłeś się? Algi, chodź. Algi, chodź. Noga. Wiesz? No, dawaj. Jesteś coraz bliżej. No, emocje jak na grzybobranie. Wyobraźcie sobie, że za to dostałem 15 dolców. Algi, byś sobie dobry rower kupił. Już wyszedłeś, już ci się znudziło. Jestem w szoku. Coś ty właśnie ze sobą zrobił, że to ci wystarczyło. Dobra. Nie wiem, czy oglądaliście wcześniejszy odcinek, ale mówiłem, że gram w sobie taki błąd, że potrafi się wywalić co jakiś czas. Także ja dla bezpieczeństwa... Zostaw mnie, ja idę zrobić save'a dla bezpieczeństwa.
żeby nie stracić postępu w grze. Masz. Jak mnie wywali, to najwyżej uruchomię sobie od początku, ale tak czasami jest, że... No dobra, nie dokonisz mnie do zrobić save'a i zaraz widzimy się z powrotem. Chodź, zakroczę, się tam odbył. To jest zastanawiające, że oni nie mają wstępu do akademika. Robimy sobie save'a. Cyk. Niecałe 18% gry. Zobaczymy od razu też może, jak chcemy, co to za koszulkę wygraliśmy na lekcji biologii. To była koszulka... z okiem chyba. To jest ninja, szkielet, koszulka mięśniaka, nice. Koszulka z czaszką, kurtka. Pod koszulek. Ej, no ja coś chyba w takim razie źle przeczytałem, czy coś? Mi się wydawało, że wygraliśmy jakąś koszulkę z okiem, ale dobra, najwidoczniej zrobiłem jakąś mega, mega wtopę. Może to jest gdzieś tutaj. Własny ubiór, kostium, piżama. To jest piżama? Taka cool piżama? Kostium Halloween, strój zapaśnika. No powiem wam, że jestem troszeczkę rozczarowany, bo myślałem, że drukowałem jakąś specjalną koszulkę na lekcji biologii, a to się okazało, że nie. No dobra. Wracamy do naszego szkolnego życia. Jest jakaś lekcja. Czy my chcemy jeszcze jedną lekcję, czy chcemy fabułę? Dobra, jeszcze jedną lekcję sobie zaliczymy, a co tam? Dzisiaj będzie taki mocno merytoryczny odcinek. Z tymi lekcjami też muszę pójść do przodu w końcu przecież, nie? Przypuszczam, że lekcje są konieczne do ukończenia misji, do ukończenia gry, przepraszam. Jeżeli można samych misji robić. No już jestem obok, ziomek, przecież Jezus. Muzyka. Muzyki chyba jeszcze nie miałem. Tak, pierwsza lekcja muzyki. Hello boys and girls. I'm Ms. Peters and I'm going to be your music teacher this year. Pasuje do reszty nauczycieli. Mam zagrać zgodnie z rytmem melodii, gdy pojawi się dana ikona na ekranie. No dobra. Ona z tyłu naprawdę wygląda no, dosyć zabawnie. Nienawidzę takich gier. Czekajcie, musiałem ogarnąć, gdzie mam te klawisze, co oni chcą, ale już powinno być w miarę okej. Okay. Tutaj sobie te dwa klawisze, więc jest spoko, ale jak są gry taneczne, trzeba tak sobie radzić, to jestem największym lamusem świata. Całkiem nieźle. Widzę jakiś licznik procentów na ekranie, ale jestem tak wczuty w trafienie, że nawet nie wiem, czy mam szansę zaliczyć, czy nie. Bardzo długa jest ta rozgrywka. Czy to tak długo trwa, aż ja faktycznie zaliczę, czy w końcu się kończy? Chyba już zaliczyłem, bo widzę 81%, to... Bardzo zacnie, patrząc na to, że tyle po drodze minęło. Pierwsza akcja muzyki zajczyna. Jesteśmy dobrze i w biologii, i w muzyce. Tak jak mówię, super żołnierz. Umie robić amputacje. A jak będzie trzeba zagrać jakiś fajny utwór podnoszący morale, to Jimmy też się sprawdzi. No i teraz kolejną koszulkę odblokowaliśmy. Nie wiem, czy odblokowaliśmy, że i tak muszę ją kupić w jakimś sklepie, czy co. Co z misją? Widzę, że mam misję chyba tutaj nawet. Dobrze widzę? Tak, jest misja w pokoju, gdzie była lekcja biologii. Nie wiem, czy ja sobie przypadkiem nie
nie zrobiłem, nie wiem, jakichś problemów u tego nauczyciela, wolałbym nie. Co tu się dzieje? Ja tam nie pozwolę Kujona. Kujon jest spokojziony. Co, już? Co, słuchaj. O, ha. Chodźmy razem do nauczyciela biologii. Na misję pod tytułem Morderca Chwastów. Okej, okay, te słoje są przerażające, te czaszki Homo sapiensa i innych brakujących ogniw ewolucji. What do you want, sir? Why did you send for me? Mam nadzieję, że nie chcę ze mnie zrobić eksponatu właśnie, albo chcę, żeśmy dla niego znaleźli jakiegoś Look at that plant, boy. Jakiś przedmiot do eksponowania w słojach. Magnificent, isn't it? A crapula maxima fortissima. A rare and precious Venus. Nie wiem, czemu ten ziomeczek tak trochę mi przypomina Voldemorta. There is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. Okej, czyli to nie jest jedyna roślina, tylko jeszcze jakiś kujonek ma taką roślinę. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life. And no powiedz, czy typowy Voldemort. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy, the plant boy. Jeszcze w głosie jest podobny do Voldemorta, może dlatego. Oh, right. Także widzicie, żeby nie być eksponatem w słoiku, musimy niestety dla tego jakże niebezpiecznie wyglądającego profesorka zabić roślinę. Bardzo mi się to nie podoba, ale cóż, tak ja, to już co od nas gra, żebyśmy uśmiercili roślinkę, także... Wow, zrobiłem jakiś combo, prawie grind. Czy ja stąd mogę wyskoczyć sobie na tą barierkę, czy nie? Czekajcie, sobie fajnie się ustawię daleko. Zaliczymy jakiś fajny kompos. Nie. Drugą stronę, Jimmy. Wiem, że ci utrudnili teren. Jeszcze raz. To przekrada sztuka, pamiętajcie. Nie zniechęcajcie się. Nawet jak koledzy ze szkoły wam zachodzą tor, to jeszcze jest szansa. Yeah! A, nawet krzyknął razem ze mną. Dobra, idziemy sobie. W pierwszej kolejności widzę, chyba musimy iść do naszego akademika, także zasuwamy. I z tego, co nam tu wyczytam, chyba musimy się przebrać w strój prymusa, czy tam tych ludzi takich z wyższych sfer. Muszę chyba na korpusie zmienić. O, to jest ta różowa koszulka, którą odblokowaliśmy na lekcji muzyki. Całkiem fajna. Ale dalej nie wiem, co z tą koszulką z okiem, która na lekcji biologii była. Czy to jest ta kamizelka? Nie, to jest ta zwykła kamizelka. My chyba musimy wyglądać... czekajcie. Na pewno jak ninja. Coś tu mi nie pasuje. Skąd ja mam wziąć ten strój prymusa czy kujona? O, jest. To chyba chodzi o to. Nie wiem, czy to już mi wystarczy, żeby... A to nie, to trochę tak wygląda. Przyznam, to wygląda niekompletnie, także chociaż spodnie zmienię ponownie. Nie na ninjowskie, nie na kościotupowskie. O, tylko chociaż coś takiego. Mam to potwierdzić. I czy to już wystarczy? Mam się ostrzyc. To chyba czapkę bym musiał zdjąć, więc w pierwszej kolejności jeszcze zdejmę z ciebie czapę, żeby odsłonić moją fryzurę. A to jest, patrzcie, to jest czapka z rybą. O, nie koszulka, źle pamiętamy. No, także macie czapę. Cool, nie? Raczej creepy trochę. Dobra, ale skłonić do fryzjera, to odsłonię moją łysą klacę w stylu Hitmana i z tym mam pójść do fryzjera. Także lecimy. Thank you.
Dobra, nasze urokliwe miasto. I zasuwamy do fryzjera. Po drodze robiąc niesamowite kombosy. No tak, 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 zacinając się na kamykach. Hop. O, w miarę się udało. Hop. A nawet przez chwilę nosem zahaczyłem jakiś tam element barierki, także można to nazwać udanym kombosem. Czy tam jakiś gościu jedzie na pasę samochodu? Samochodu? A czy on wystaje nad samochód? Sorry, to muszę zobaczyć. A nie, tam jest jakiś gościu z przodu na motorku. Tak się śmiesznie nałożyło. Myślałem, że jakiś, wiecie, błąd w grze. Dobra. Jeszcze musimy się z kimś poklepać. Na początku ci strzelę... Nie tobie. Strzelimy fotkę. Ej, czemu go nie mogę sfotografować? Strzelimy ci fotkę, jak ładnie wyglądasz, a jak będziesz wyglądać, się tobą zajmę. Tak ładnie wyglądałeś, powiedzmy, że jest to uczciwe zdjęcie. I zajął się tobą policjant. Także widzisz, nie można tak sobie chcieć napaść na mnie. Mam swoich bodyguardów w postaci policjantów. Dobra, idziemy do fryzjera. Czego tu potrzebuję? Potrzebuję sobie zrobić jakąś fryzurkę, która będzie pasowała do tego kujońskiego wdzianka, wie pani? Coś tu ciekawego jest? Nie. Chyba nie. Patrzcie, w ogóle gotówkę posiadam. 124 dolce. Na pewno starczy na jakąś wypasioną fryzurę. Jest grzeczny chłopiec. Jest fryzura z stylu Hollywood. Wygląda trochę jak jakiś żołnierz. Już wiem, dlaczego nasz bohater jest łysy, bo jest rudy. Oczywiście żartowałem. Jest fryzura na lalusia. Fryzura na... krótkie i zmierzwione. Fryzurę na bystrzaka. Nie żeby co, ale czasami wiecie. Także wybierzemy sobie tą fryzurkę. Wychodzimy. Miejmy nadzieję, że to jest w porządku. Tak? To jest fryzura, która mi pozwoliła iść dalej z misją i pójść do domu, gdzie mamy niestety zrobić nieprzyjemną rzecz z rośliną, jak rozumiem. Ale zawsze chciałem być aktorem, także wcielę się w rolę osoby, która nie... Ej, czekajcie, która nie lubi roślin, powiedzmy. Ja chcę skoczyć z tej rampy. Także... Czy możemy zatwierdzić, że to jest udane? Dużo łatwiej takie rzeczy robi się na rowerze w tym świecie, niż na desce. Nawigowanie deską i wjeżdżanie tej rampy jest trudne. Dobra, szybko, bo to miało być 300-metrowy odcinek maksymalnie, a mi zostało mało czasu, żeby się zmieścić w te 30 minut dla was. No, zasuwaj, Jimmy, zasuwaj, niczym flash. Gazu. Magiczna decho. Mijamy naszych zacnych kolesi, naszego grubego kolegę Algerona. I znowu Algeron. Jak długo taki szybki jesteś, że coś... Wow! To było niezłe. No to już jest mniej fajne zablokowanie się na ścianie. Dobra, zdecydowanie. Opa! Yeah. Dobra, wchodzimy. Porozmawiaj z Fifem. No dobra, decha mi się raczej nie przyda. Mówisz, że niezła koszula? To też nie, że wyglądasz, dziumeczku. Masz fotę na to, pamiętaj. O, dobra. Siemaneczko wszystkim, nagrywam kolejną przygodę dla was na YouTube. To jest moja misja specjalna. No, siemaneczko. Dobra, niczym influencer wchodzę z aparatem i tak właśnie rozpoczyna się kolejna misja. Miałem sobie kujonków. Dobra, to jest jakaś ciekawa rozmowa.
O, mam funkcję zjeść? Nice. Chujony powinny patrzeć na mnie jak na jakiegoś dziwolęga, który jeździ po balustradach od schodów. Tu nic nie ma, powinno być. Tu nic nie ma, choć powstanie. Kolejna grupka chujonów. Zamknięte drzwi niestety. A taki, jaką mógłbyś znajdź? Choć przypuszczam, że będzie wiele misji w tym pomieszczeniu. W tym budynku jeszcze kiedyś tu wrócimy, może drzwi będą otwarte. Dobra. Widzę przed nami naszą roślinę, z którą będziemy mieli fighting. Może będzie chciała nas zjeść. Mam użyć trucizny, czyli rozumiem, mamy sobie cyk granata. I... ojej, jak ona nieprzyjemnie. Czemu ja to muszę robić? Mam nadzieję, że chociaż dużo dostanę za to pieniędzy. I będę mógł jakoś tę roślinę uratować później. Kupić dla niej opatrunek i załatać jej to, co musiałem zrobić. Ale rozumiem, że Ginny woli przeżyć, niż być w słoiku z tego nauczyciela biologii psychicznego. Chociaż mogłeś to wziąć i jego tym potraktować w sumie. Niedobrze. Okej, okay, teraz jeszcze będą nas za to klepać. Ciekawe, czy jesteście podatni na działanie tego... O! To impa zbytnie dużo życia nie zabiera. Oj, 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 oj! Co tu się dzieje? Dobra. Pamiętam, że umiałem bić dwóch naraz. Czy dalej mi to wychodzi? Jak oni się fajnie ustawią? O właśnie, dwóch naraz kasowano. O! Prosto wkroczył. Puszka energola na powodowanie energii i musimy stąd uciec, rozumiem, tak? A to ja mogę wziąć ze sobą tą broń, czy nie? Czy ona mi się raczej średnio przyda? Na wszelki wypadek ją wezmę, żeby się zemścić na nauczycielu biologii. Wow, z buta. Kolejny zamknięty drzwi, także trzeba z buta. Masz tutaj, mi się uduś. Tamten się zawiesił. Nie wiem, czy chce uciekać, czy chce mnie bić. Na razie wygląda, że niczym postać z cyberpunka się zawiesił. O, dołączył do zabawy. Ło, prost. Te ciosy nauczy nas pijany mistrz. Mamy czasem takie misje, gdzie uczymy się dodatkowych kombosów od pijanego mistrza, który był kiedyś komandosem. True story. Jak nie wierzysz, to zobacz wcześniejsze odcinki. Oh yeah. Kolejny energol. Nie chcę się skradać. U kurczę, jajami we mnie rzuca. Duś się. Duś się, ziom. Dobra, zdecydowanie szybciej wyjdzie mi z tobą piąchami. Z buta, z buta, z buta. Ojoj, oj. Z dyniek się zderzają. Co to za ziom? Jakiś zdecydowanie większy goryl. Ciekawe, czy ja jestem w stanie... O kurczę. Czy jestem w stanie stąd uciec? Kurczę, ja bym zagrodził mi przestrzeń. Boss ostateczny chyba. A to jest ten na początku, co nas tutaj wpuszczał. Bodyguard rozumiem całego budynku. Kurczę, powiem wam, że nie jest bezpieczny. Udało się. Masz za karę. Okay, chyba jest wszystko. Mam nadzieję zresztą tak, bo dużo życia nie ma. Czekajcie, wrócę sobie jeszcze po kulerską broń. Wiem, nie mam opuścić dom, spokojnie. I teraz lecimy i w cool stylu... A, chciałem zjechać z tego, co już mogłem.
Dobra, powiedzmy, że się udało. Niestety nie mogę zjechać z tej obrony, najwyraźniej nie możemy się jechać w punktu na stałe. Mogę się zapisać w książce, byłem tutaj i dokopałem całej armii. Dobra, idealnie pół godzinki. Przynajmniej 30 dolców udało nam się zarobić. No i miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś na tym nauczycielu biologii będzie można się jakoś zemścić, wiecie. Karma istnieje. O Jezu! No i... Dobra, także udało nam się nawet na koniec odcinka paść truposzem. Okej, mamy 30 minut za nami, także ja sobie pójdę w miejsce, gdzie można poczynić save'a, czyli do naszego pokoju. Wykorzystam wspaniały skrót, niczym parkurowiec Assassin's Creed. Co ty ziomek robisz? Rzucasz śnieżkami czy jajami? Bo wiem, że śnieżkami też się pamięta, ale to wygląda jak śnieżka, ale skąd śnieg o tej porze roku? Nie obrzucaj mojego akademika, ziomek. Na koniec tylko wklepiemy jakiemuś chuliganowi, który chce uszkodzić akademik. To jest z innej szkoły i przyszedł tutaj się w kraty. O, dobra. On rzucał, ja tylko pokazałem mu, że tak nie można. Dobra. Także moi drodzy, zrobię sobie save'a, dolecimy do, mam nadzieję, już teraz 18% giery. O, 18,25 aż. No. I w ten to magiczny sposób możemy sobie zakończyć, także przykuc, aparat influencera. Prosto w was wyceluje i shot. O, ponownie was nie ma, ale jest jakiś ziomeczek za to, który mnie ogląda. Ale mam nadzieję, że byście na odcinku do następnego razu będzie Herkules.